Dobry wieczór, kochani. Mamy dzień 23. Tak, dobrze mówię? Tak. Pewnie, że mówię dobrze. Mamy 23 lipca bieżącego roku. Godzina 20. Chwilowo się zamyśliłem, bo miałem problem z myszką, ale już w porządku. W dniu, kiedy to nagrywam, jest noc. Rano mam do pracy uzupełniającej i tak dalej. Ach, nieważne, nie będę się z tego tłumaczyć. Po raz kolejny, bo nie ma co. To powiem tylko krótko, że jak jesteście nowi na kanale lub do mnie powracacie po wieloletniej przerwie, to zapraszam do klikania tego czerwonego przycisku na dole. Zróbcie, żeby zwrócić szale i dajcie dzwoneczek, byście otrzymywali wszystkie powiadomienia o nowych produkcjach. Codziennie o 20 są premiery. Czasami w międzyczasie, na przykład przykładowo może w soboty będą jakieś dwa filmy czy coś. Aktualnie teraz nagrywam odcinek planowy na godzinę 20. I będzie to, co zaplanowałem, czyli Warsaw Railway. Co? Momencik, jeszcze tylko coś spojrzę. Nie mówcie mi, że jest... No nie. Kiedy nie mam aktualnie. No tak. Okej, czyli w momencie, kiedy akurat nie mam Robuxów, to na innej grze pojawiła się nowa opcja. No nic. Żal. No dobra, nieważne. Warsaw Railway, i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, przy poprzednim razie, wybierzemy się dzisiaj w trasę pociągiem Intercity. Pojedziemy pociągiem kategorii Intercity. Dobra. Kto mi się znowu trzaska? A, znowu sąsiad z autem. Codziennie o tej samej godzinie, pół północy przyjeżdża i coś tutaj robi. Coś dowozi. Ech, ale głośno mam wtedy. Jak on trzaska drzwiami w tej swojej Toyocie. Czy za to tam nie jest? Chyba BMW jednak. Albo Toyota jednak. A może to jest... nieważne. A nie, to Skoda. Dobra. Przecież to jest Skoda. Dobra. Dobra, kochani. Wybieramy się w takim razie na trasę. Miejmy nadzieję, że... O nie, o nie, 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 nie. Dobra, zapomniałem kompletnie o motywie przewodnim. Pulpit kamerka. Więc, kochani, robimy prowadź. Wybieramy dzisiaj wyjazd ze stacji Sulejówek Miłosna, gdzie mamy 8 dostępnych pociągów i 4 dostępne trasy. Jak widzicie, mamy trasy Express Intercity z Sulejówek Miłosna, Warszawa Zachodnia, Koleje Mazowieckie i TLK. No i SKM, którą jechaliśmy ostatnio. Mieliśmy też już do czynienia z SKM, tylko jechaliśmy wtedy N57. Dzisiaj dla odmiany wybierzemy się, możliwe, że... Niech będzie. Pojedziemy TLK. Tylko zastanawiam się, czy TLK Warta, obsługiwane przez Czesia, czyli EP05023, czy przez siódemkę na TLK Zośka. I pojedziemy z Zośką. O nie, nie, to nie jest takie... No, to nie jest takie hop-siłów. Czesio będzie na inną okazję. Na tej trasie znajduje się plac budowy, dlatego maksymalna liczba pociągów, które mogą przejechać przez ten obszar, jest zmniejszona. Spodziewa się opóźnień. Ale na szczęście to prywatny serwer, więc jesteśmy jedyni na tej mapie. Będzie łatwo. Zrobimy sobie tylko trasę z Sulejówka Miłosnej do Warszawy Zachodniej. I pierwszy raz ever pojedziemy przez Warszawę Centralną, bo tego nie mieliśmy do tej pory. Myśmy praktycznie już w trzech chyba odcinkach, tak? Ile mieliśmy odcinków z Warsaw Railway?
3? To już jest trzeci odcinek? Możliwe. No. Możliwe, że to już jest trzeci odcinek i znowu jest problem z załadowaniem mapy. Mnie to zaraz coś rozwinerwi za sekundę. Jest tu ten mały błąd, który niestety trochę mi się nie podoba, że w sensie błąd. Nie ma możliwości podwyższenia sobie, podniesienia patyków. O, pantografu kolejowego. I tak dalej. Że nie ma takiej możliwości, żeby sobie to podnieść i jechać z podniesionym pantografem. Ale zobaczymy, jak wygląda kabina od środku. I też jako, że to jest wagon typu EP07. No zresztą wszystkie lokomotywy, te starsze, mają charakterystyczną kierownicę. I teraz pytanie. Do czego ta kierownica w normalnych warunkach służy w lokomotywie? Piszcie w komentarzach. Wygra osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie pod tym filmem, do czego służy ta kierownica. Ja wiem, oczywiście, żeby nie było, że ja jestem głupi, to jest taka zagadka, oczywiście. I pierwsza osoba, która poprawnie odpowie, ja zaserduszkuję po prostu i podepnę komentarz. W następnym odcinku właśnie z Warsaw Railway ja tę osobę pozdrowię. Więc zapraszam do zabawy. Czy nam się załadowało sulejówek? Tak. Dobra, kochani, możemy ruszać. Pociąg TLK Zosia ze stacji Terespol do stacji Warszawa Zachodnia przez stację Sulejówek Miłosna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna wjedzie na tor. Na tor trzeci przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 0, godzinie, nie, 00:10. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony z numerami 2, 4, numerami 6, 5, 4 zatrzymują się na początku składu. Wagony z numerami 3, 2, 1 zatrzymują się na końcu składu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd o godzinie 00:10. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Trochę za szybko wyhamowaliśmy. I wiem, z tego co widzę, to żeśmy nie wyjechali nawet chyba całym składem jeszcze. No nie. Nie wytrzyma. Kontynuuj, dopóki pociąg nie będzie w całości na peronie. Przecież jest w całości na peronie. Nie mówcie mi, że peron w Sulejówku jest aż tak krótki. Pomyłka o kilka milimetrów i już jest problem? O matko boska częstochowska, musimy dlatego uważać. Używał gwizdka, ale że jest teraz cisza nocna, to będę musiał to bez gwizdka robić. Więc no. Pociąg numer 19, 483 gotów do odjazdu. No i tak sobie człowiek wyobraził. A, ja w ogóle jadę bez dźwięków. Dobra, teraz już słyszycie. Mamy tutaj limit do 40 km na godzinę, więc się będziemy tego już zaraz trzymać.
Mamy też granicę tego błędu pomiędzy do 34 km, możemy się lekko rozpędzić, mimo że limit jest 25. Przekraczamy sygnalizator H i mamy te 40 oficjalnie, więc możemy już teraz nieco rozpędzić wagon. Szanowni Państwo, witamy na pogodzie pociągu TLK Zosia. Ze stacji Terespol do stacji Warszawa Zachodnia, przez stację Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna. Informujemy, że najbliższy planowy postój odbędzie się na stacji Warszawa Wschodnia. Przyjazd na stację Warszawa Wschodnia odbędzie się o godzinie 00:20. Dawno nie jechałem Intercity, więc przyznam się szczerze, że nawet za bardzo nie pamiętam, jak tam obsługa konduktorska mówi na te pociągi. Dobra, mamy możliwość limitowaną do 125 km na godzinę. Dobra. Możemy się rozpędzić. Właśnie tyle właśnie mają maksymalną prędkość właśnie EP07. So, mamy tutaj też limit do 125 km na godzinę w przypadku właśnie siódemek i pociągów kategorii TLK. Więc rozpędzamy się do maksymalnej prędkości i pędzimy teraz już w kierunku stacji Warszawa Wschodnia. Przed nami nie ma żadnych pociągów, więc powinniśmy bezproblemowo dojechać punktualnie do stacji wschodnia Warsaw East Station. Pamiętajmy o systemie CAIŚ i SHP. Jeżeli byśmy nie wcisnęli kół przy tym, jak zaczęła nam mrygać lampka ostrzegawcza do czuwaka, to by nam pociąg co chwili zaczął walić sygnał dźwiękowy alarmowy, że pojawiło się coś takiego, a jeszcze dłuższa chwila braku reakcji równa się awaryjne hamowanie pociągu, bo może na przykład maszynica zasłabła, czy coś w tym stylu. Znaczy coś w tym stylu. Tak jest po prostu. Nie ma to jak nagrywać późno wieczorem, no i po prostu jeszcze mieć do czynienia z głośnym takumem. Co nam znowu odpala? Nieważne. Przejdziemy do kabiny i tak to wygląda z kabiny. Tylko szkoda, że jest ciemno. Więc znowu będziemy poza kabiną. Tuż efekt nagrywania późno wieczorem, a nawet w nocy, kiedy czas gry oraz czas realny jest identyczny, więc w grze, kiedy u nas jest ciemno, to w grze jest ciemno. Dobra, przelatujemy przez wesołą. Muszę zachować teraz czujność na wypadek, gdyby trzeba było przyhamowywać po drodze. Nawet teraz zminimalizuję moc utrzymawczą i powoli zaczniemy hamować. Na wypadek, gdyby po dojeździe do sygnalizatora 144 dalej było ostrzeżenie o że dopuszczenie warunkowe zachowuje ostrożność. Dobra. Wiem, gdzie dojeżdżamy powolutku. Powolutku dojeżdżamy do Warszawy Lembertowa. Właśnie mi przecięliśmy wiadukt, który kiedyś będzie prowadził do... Na mapie oczywiście, a w realizmie prowadzi właśnie do przystanku osobowego Warszawa Mokry Łuk. I to jest trasa w kierunku Zielonki, Kobyłki, Wołomina, Tłuszcza, Małkini, Białego Stoku. To jest ta trasa. To jest ten wiadukt, to łącznik do Rail Baltiki, która po prostu będzie łączyć nie tylko na terenie Polski, łączy Warszawę z Białymstokiem i Suwałkami, z tego co pamiętam.
Tak. Ma być całość elektryfikowana, ale potem będzie łączkę nadbałtyckie. Szybkim ciągiem, więc chyba za jakiś czas będziemy mieć połączenie z Litwą. Szybkie. Bezpośrednie. Czy też w tym. Czy. Jak oni tam planują? Co chwilę są jakieś zmiany. Jeżeli chodzi o harmonogram modernizacji Rail Baltiki. Już są jakieś opóźnienia na odcinku do Białegostoku. Znowu. A wiem coś o tym, bo jak ja w tym roku wjechałem przez Białystok. Pomiędzy Białymstokiem a Małkinią, to widziałem, tam wszystko było rozkopane. Niestety. No i wtedy mi się region do Małkini spóźniło i wołałem skomunikowanie na pociąg z kolejami mazowieckimi. W trakcie majówki. Taką przygodę wtedy miałem po prostu. A właśnie, w końcu muszę zrealizować materiał z majówki, bo dalej go nie zmontowałem. Serio, tyle pomysłów, a tyle jeszcze tego nie zrealizowałem. Muszę to w końcu zrobić. Dobra. Aktualnie zbliżamy się już w okolice Warszawy Wschodniej Towarowej. Mamy też odnogę w kierunku Warszawy Grochów i Wolszynki Grochowskiej. To jest ta odnoga? Nie, to jest odnoga. Nie, tutaj jest odnoga do Warszawy Targówek. Gdzieś wcześniej była odnoga do Warszawy Grochów. Mamy idealną prędkość. Bo w międzyczasie nawet nie założono, w tym momencie nam się limit zmniejszył do 120 ze 125, więc już idealnie zwolniliśmy. I będziemy zaraz stopniowo znowu zwalniać. A przekroczymy najpewniej sygnalizator N. Zwalniamy. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Warszawa Wschodnia. Osoby wysiadające są proszone o zabranie bagaży i rzeczy osobistych, a także o zachowanie ostrożności przy wysiadaniu. Dziękujemy za skorzystanie z usług PKP Intercity. Życzymy przyjemnego pobytu lub dalszej dobrej podróży. Do zobaczenia. Mamy tutaj, o matko, zachowaj ostrożność, warunkowość. Mieliśmy warunkowy przejazd. Dobra. Nadaje sygnały ostrzegawcze. No i wjeżdżamy już w tereny Warszawy Wschodniej i Osobowej. Czy po prostu znanej po prostu jako Warszawa Wschodnia. Już mamy rozjazdy wschodniej. Poznaję po nastawni. I mocno już hamujemy, bo teraz dopiero się. No już się skimniłem, że już jest 40. Dobra. Aby hamowanie tego kolosa z prędkości 120 km na godzinę. Dobrze, że perony są tutaj dłuższe na wschodniej. Więc powinniśmy bez problemu wjechać. Pociąg TLK Zosia ze stacji Terespol do stacji Warszawa Zachodnia przez stację Warszawa Centralna. Planowy odjazd o godzinie 00:21
odjedzie 122 przybranie 5, a do przybranie 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg numer 1463 gotów do odjazdu. Dobra, już. Nie, dobra, nie próbuję tutaj udawać przetwornicy ZP07. Po prostu jakiś mam taki nawyk, że jak jadę siódemką, to staram się w miarę też wydać jakiś dźwięk po prostu, żeby było no. A, mój błąd. Zapomniałem, że na wyjazdówce nie powinniśmy my używać RP1. Ale dobra, zdarza się. Siódemki minęły. No. Kochani, pierwszy ever na kanale Dragon's 524 w ramach serii Warsaw Rail wjechaliśmy na linię średnicową dalekobieżną. Wjechaliśmy na tory dalekobieżne numer 3 i 4 i kierujemy się w stronę już Warszawy Centralnej. Musimy dojechać do sygnału numer 18. To do sygnalizatora numer 18. Jedziemy nad ulicą z Sokolą. Mamy zwiększenie prędkości do 60 na godzinę. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Osoby wysiadające są proszone o zabranie bagaży i rzeczy osobistych oraz proszę. O, matko, jeszcze raz. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Osoby wysiadające są proszone o zabranie bagaży, rzeczy osobistych oraz proszę. Oni są o zachowanie bezpieczeństwa przy wysiadaniu z pociągu. Dziękujemy za wspólną podróż i za skorzystanie z usług PKP Intercity. Życzymy przyjemnego pobytu lub dalszej dobrej podróży. Do zobaczenia. Przepraszam, tak mówię, serio sobie przypominam, jak to się mówi właśnie w pociągach Intercity, jeżeli chodzi o to, co mówią kursu konduktorzy przez radiotelefon. Znaczy przez ten radiotelefon, radio megafon. Czy nazwijmy to po prostu telefon megafonem. Bo wiadomo, słuchawka jest nagłośnienie na wagonach, więc no. No i tak. Przypominam o zagadce.
Pierwsza osoba, która odpowie na pytanie, do czego w lokomotywach służy kierownica, i pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na to pytanie i oznaczy ją po prostu serduszkiem, przypnę komentarz. W następnym odcinku zostanie ta osoba pozdrowiona. Zwalniamy. No i cóż, moi drodzy, zbliżamy się już do Warszawy Centralnej. No i skierowali nas na peron trzeci, ten standardowo. No, czyli na tor, chyba na drugi przy peronie trzecim, jak znam życie. Oczywiście. Staramy się zatrzymać się w sektorze trzecim. Pociąg TLK z osi ze stacji Terespol do stacji Warszawa Zachodnia. Planowy odjazd o godzinie 0:29. Odjedzie z toru drugiego przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbijać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg numer 19483 gotów do odjazdu. Pamiętajmy, że jak przekroczymy my sygnalizator G, czyli sygnalizator wyjazdowy ze stacji, to mamy ograniczenie do 40 na godzinę. Nam się wtedy zmniejszy limit z 60 do 40, więc no. Najgorsze będzie wiosna na zachodnią. Mam nadzieję, że bez problemu wjedziemy. Będzie najwyżej krzyk informacyjny, że nie wjechaliśmy całym wagonem. Czy całym składem. 6 pudeł. Uwaga, zmiana toru. Stąd mamy też ograniczenie prędkości do 40, bo mamy tutaj zmianę toru. Gdzie aktualnie wjeżdżamy na tor niewłaściwy. To jest jedna z niewielu sytuacji, kiedy jeździmy torem niewłaściwym, tak zwanym torem, który służy do jazdy w kierunku Warszawy Wschodniej. Ale taka organizacja ruchu jest w realizmie, z tego co pamiętam. Pamięć mnie czasami potrafi zawieść, ale jeśli tor jest zamknięty ten z modu remontu na zachodniej i jest tylko ten jeden, to tu mamy tak zwany ruch wahadłowy. I tego się trzymamy. Man, teraz mamy ogranicznik do 80. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Warszawa Zachodnia. Osoby wysiadające są proszone o zabranie bagaży oraz rzeczy osobistych, a także o zachowanie ostrożności przy wysiadaniu z pociągu. Dziękujemy za korzystanie z usług PKP Intercity. Życzymy przyjemnego pobytu lub dalszej dobrej podróży. Informujemy, że stacja Warszawa Zachodnia jest stacją końcową dla pociągu TLK Zosia. Do zobaczenia. To akurat to ostatnie to już dodałem od siebie, ale... Czekajcie, teraz zastanawiam się, dlaczego on tutaj jest są pantografy połówkowe w ogóle.
jak siódemki mają pantografy nożycowe. Owe? Dobrze mówię? Nożycowe? Chyba tak. Typu kolejowego po prostu mają. To jest taka chyba do takiej lekkiej korekty tutaj, żeby wprowadzić pantograf właściwy dla siódemek. Bo teraz się dopiero schmieniłem, że ta siódemka posiada pantografy połówkowe. I chyba kierują nas na peron numer 5. Zaraz się okaże, czy na piątkę, czy na czwórkę. Bo układu tutaj dla pociągów dalekobieżnych jeszcze nie do końca pamiętam. I chyba jesteśmy kierowani nie tak na peron trzeci. Nie, na czwarty nas skierowali chyba. Nie, kurczę, zawsze zapominam tych peronów w tym miejscu. No nic. Hamujemy. Nie chcemy walnąć w kozioł oporowy, który tam jest. Powiedz mi, że wjechaliśmy dobrze. Tak! Cudem wjechaliśmy poprawnie na zachodnią. Tak, to jest peron czwarty jednak. Stacja końcowa Warszawa Zachodnia. I tu jest tych miniaturek będzie. Dobra, nas już przerzuca w stronę Sulejówka. Ja się już z wami żegnam. Dziękuję, żeście byli. Dzisiaj wyjątkowo odcinek jest nieco krótszy, ze względu na to, że... Chcesz coś powiedzieć do kamery? Nie? To siomi stąd! Nienawid... To jest jedyna rzecz, której nie lubię w trakcie lata. Muchy. Jest taki problem, że mucha przy otwartym oknie wlecie ci do domu. Jak ci jakieś osiądą w mieszkaniu, to ci nawet w nocy mogą latać przy włączonej lampie. Bo nie da się tego cholerstwa wytłuc od razu. No. Sorry. Wyrwałem się z kontekstu. Odcinek dzisiaj idealnie pół godziny. Tyle, powinniśmy przejechać pociągiem Intercity. Boże, TLK. Zosia. W kolejnym odcinku nie wiem, czy wybierzemy się pociągiem TLK Warta, czy pociągiem jakimś jeszcze innym, ale może się wybierzemy jakimś innym. Cóż, pół godziny tego odcinka. To się spodziewajcie w takim razie o 21 odcinka dodatkowego, też kolejowego, a tam wybierzemy się na Rail Sim, bo też nie jechaliśmy już od jakiegoś czasu. Zresztą tam dawno już nie byłem również. Dobra, kochani. To z mojej strony tyle. Przypominam o subskrypcji kanału oraz followowaniu mnie na Instagramie. Wszystkie linki do social mediów macie w opisie. Wysyłajcie także pytania do Q&A koniecznie, bo pamiętajcie, do 1 sierpnia idziemy po 900 słów. Pojawi się rozszerzone Q&A pod warunkiem, że pojawią się też pytania, bo na to liczę. Przy 8 pytaniach nie opyla się robić Q&A, od razu mówię. No tylko tyle póki co zebrałem. A do 15 sierpnia idziemy po 1000 subskrypcji, żeby pojawił się specjal z okazji tysiaka oraz z okazji 13-lecia działalności kanału. Nie pamiętam, czy wspomniałem o tym na początek, w ramach przypomnienia jak co odcinek, ale wreszcie czego powiedziałem teraz i pamiętajcie o tej zagadce, do czego służy kierownica w lokomotywach typu np. EP07 czy EP05. Na odpowiedzi
Czekam do pierwszej osoby, która poprawnie odpowie. Wpisze mi to w komentarzu. Ja tę osobę oznaczę serduszkiem i przypnę komentarz, a w następnym odcinku z Wolseray pozdrowię. Więc życzę udanej zabawy. Mam nadzieję, że będzie szybko poprawna odpowiedź. Więc do zobaczenia w następnym filmie. Widzimy się o 21 w niedzielę tego samego dnia. A potem w poniedziałek o 20. Trzymajcie się. Hej ja!